Dzień dobry. Kolejny film z cyklu Pogadanki na poranki. Co prawda nie będzie to film taki, jaki był planowany, bo planowo miał powstać wczoraj, czyli w poniedziałek. Powstaje we wtorek z uwagi na pewne rzeczy, które się wydarzyły, a o których się za chwilę dowiecie. Początkowo w planie miał być kolejny pochwalny film o naszym cudownym, o moim cudownym dziecku w najmie, czyli o Eniro i wyjeździe w góry. Oczywiście temat wyjazdu poruszymy jak najbardziej. Miał być on, tak jak wspomniałem, zdecydowanie pochwalny, aczkolwiek z elementami krytyki, bo pewne rysy na idealnym kształcie pojazdu się już pojawiły. Niestety samochód miał trochę inne plany co do tego filmu i je zdecydowanie zmodyfikował. Ale zacznijmy po kolei. Więc tak, wyjazd był ekipą czteroosobową. Umówmy się, 5 osób w tym samochodzie na długą trasę to tak niespecjalnie. Oczywiście 4 osoby, wyjazd na 4 czy 5 dni, no to przepraszam, coś mi się tu świeci, nie wiem co, dobra, jedziemy. No, był związany z tym, że trzeba było przewieźć trochę bagażu i o dziwo bagażnik po przeróbkach, tak jest. Super, właściwie można by bagaże 5 osób zabrać. Jako jedna osoba musiałaby albo biec za samochodem, albo poruszać się innym środkiem transportu, ale bagażnik pojemność swoją ma. Trasa o długości około 480 km została obliczona na jeden postój z ładowaniem. Wybór padł na port Radomsko. Jak wiecie, Eniro może być podłączone do waszego smartfonu poprzez aplikację UVO. O tym też już wspominałem na innym filmie. Oprócz tam, wiadomo, tych podstawowych rzeczy, którymi możemy sterować, też jest bardzo fajna opcja i ogromnie zachwalana przez sprzedawców i innych pracowników Kia Motors. Mianowicie możecie sobie w tej aplikacji zaplanować trasę, po czym wysłać te dane bezpośrednio do samochodu i nawigacja samochodowa poprosi was tylko o akceptację i dalej was poprowadzi. I wszystko by było cudownie, gdyby nie to, że nawigacja w moim egzemplarzu no jakoś nie odnotowała faktu, że gierkówka jest w remoncie, częściowo już jest po remoncie. W związku z czym zjazd na port Radomsko zaproponowała poprzez skrzyżowanie, którego już no z półtora roku nie ma. W tym miejscu obecnie droga poprzeczna przechodzi nad A1, więc nie da się skręcić. O ile ten problem to ma mniejsze znaczenie, jeżeli jedziecie z południa na północ, bo faktycznie zjazd na Radomsko jest troszeczkę dalej niż to wspomniane skrzyżowanie. O tyle z północy na południe jest problem, bo jak przestrzelicie ten zjazd, no to właściwie zawrócić to możecie, ale w Częstochowie dopiero. Przepraszam za światło. Panele muszą pracować. No, jeśli nie teraz, to kiedy? Przestawimy trochę. No w każdym bądź razie, ponieważ drogę na południe gierkówkę pokonuję kilka razy w roku od kilkudziesięciu lat, w związku z czym no, nawigacja niespecjalnie jest mi potrzebna, ale w ramach ciekawostki chciałem ją przetestować. No, delikatny ząg.
postój na ładowanie w drodze w góry, jak i z powrotem, bo z powrotem też w Radomsku było ładowanie. Trwało około 20 minut, czyli tyle, ile potrzeba, żeby załoga pojazdu wybrała się na stację w celach wiadomych i żeby chwilę odpocząć i można jechać dalej. Za chwileczkę zobaczycie przebitki, jeżeli chodzi o osiągnięcia. Co ciekawe, zużycie energii było bardzo podobne w obie strony, ale istniała i była bardzo duża różnica, jeżeli chodzi o sam styl jazdy. Bo po pierwsze, w środę wyjeżdżaliśmy na noc, czyli tam około 20:20. Był odjazd spod chaty. No i wszystko by było fajnie, gdyby nie to, że pół Polski też w tym samym czasie zaplanowało tą samą trasę, też na południe. W związku z czym nie dość, że było ciemno, było tłoczno, były jakieś tam krótkie postoje na zwężkach autostradowych oczywiście, bo u nas autostrada no nie może być autostradą taką z definicji, tylko musi być po naszemu. Dodatkowo jazda odbywała się w dosyć niskiej temperaturze. No, najlepszy dowód, że po przyjeździe na miejsce tam chwilę po trzeciej temperatura oscylowała wokół czwórki. Na szczęście na plusie. Droga powrotna odbywała się już w dzień i wyjazd rozpoczął się o 6 rano i tym razem udało się nie jechać w tłumie wszystkich, którzy w środę jechali na południe, a w niedzielę na północ, w związku z czym trasa przebiegała bardzo, bardzo płynnie, bez problemu, w zdecydowanie wyższej temperaturze, ale też przy trochę wyższych prędkościach. Umówmy się, nie jest moim celem tutaj bicie rekordu świata w oszczędnej jeździe, bo nie o to chodzi. Jeździmy normalnie. Prędkość przelotowa autostradowa była ustawiona na 120, co nie oznaczało, że cały czas jechaliśmy 120. W pewnych sytuacjach dochodziliśmy spokojnie do 140, może 5. Także na spokojnie. Ładowanie 20-minutowe, pozwalające na pokonanie tej odległości, jak dla mnie jest rewelacja, to jest to, czego oczekiwałem. Wracając do rys na moim ideale, no to w drodze powrotnej ujawniła się następna historia, związana oczywiście z nawigacją. Wyobraźcie sobie, że już właściwie na obwodnicy Łodzi, po zakończeniu drugiego odcinka radarowego, nagle system nagłośnienia obciął o połowę wysokość dźwięku i pojawiło się dziwne pykanie. I to ewidentnie pykanie z głośników. Trudno ocenić, trudno naśladować, w każdym razie popykywał sobie. No, mniej więcej około 15 km zajęło znalezienie przyczyny. No, oczywiście system nie wykazywał żadnych błędów, żadnych problemów, wszystko było w porządku. Do momentu, kiedy nie włączyłem nawigacji i się okazało, że nawigacja informuje nas, że zdecydowanie przekraczamy dopuszczalną prędkość, a w tym miejscu jest odcinkowy pomiar prędkości. No, było to zadziwiające, bo w tym miejscu nigdy w historii nie było takiego pomiaru. Nie wiadomo, skąd taka informacja. No i teraz pojawiło się pytanie, czy ten system nawigacji albo wymyśla cuda, albo wie o czymś, o czym my jeszcze nie wiemy. Ponieważ prędkość przekraczaliśmy dopuszczalną według nawigacji, no poczekamy, zobaczymy, może coś przyjdzie, może się okaże, że po cichu
prawo wprowadziło jakieś utajnione pomiary odcinkowe. Zobaczymy. W każdym bądź razie, wracając do tych map, trochę mnie to dziwi, że samochód model 2021, wyprodukowany 2021, a mapy w nawigacji są historyczne. Nie wiem, czy to jest jakiś problem Kia Motors, czy to jest problem salonu. Aczkolwiek na salon złego słowa nie powiem. Ale mniejsza o większość. Przejechaliśmy, dojechaliśmy, jak widzieliście też na takim filmie wrzuconym w trakcie weekendu. Kia Niro po górach jeździ za darmo. Można? Można. I tak miał wyglądać film nagrywany wczoraj. Niestety Kia z racji podłączenia do telefonu najprawdopodobniej ma podłączenie również do naszych myśli i planów. I się zorientowała, że tak pochwalnie bardzo to nie będzie. Dlatego wczoraj rano pokazała coś takiego. I co w takiej sytuacji zrobić? Oczywiście pomijam aspekt czytania instrukcji i szukania, co to oznacza. Nie ma sensu. No to co? Ponieważ Kia delikatnie zasugerowała, żeby sprawdzić napęd elektryczny, no to wiecie, że ja na prądzie znam się jak nikt. Ale do instalacji wysoko, widzicie, nazwy mi brakuje, nazwijmy wysokowoltażowej, to ja się tykać nie zamierzam. Także może była próba jakiegoś zamachu na mnie, nie wiadomo. W każdym bądź razie oprócz tej wyświetlania informacji i znaczka, samochód sprawował się zupełnie normalnie, pokonał trasę do Bydgoszczy. Doszedłem do wniosku, że trzeba serwis odwiedzić. Niemniej jednak w Bydgoszczy samochód po próbie naprawiania, wiecie, jak się naprawia samochód elektryczny? To jest bardzo, bardzo, bardzo prosty tok myślenia, że to właściwie to jest komputer na kołach. To jeżeli z komputerem się coś dzieje, to co robicie? Restartujecie. I taka próba została podjęta. Kierowca opuścił pojazd, zamknął go, odczekał 15 sekund, otworzył, wsiadł. Ale nie dość, że samochód się nie naprawił, to dodatkowo jeszcze mocniej zaakcentował swoje problemy i swoje żądania powrotu do domu, czyli do serwisu. I przeszedł w tryb awaryjny. Tryb awaryjny w elektryku, tak jak w większości samochodów, polega na tym, że ogranicza prędkość do 50 na godzinę i możecie sobie tam te pedały naciskać, a on swoje wie. Samochód został odstawiony do serwisu o godzinie 6 minut, 15. Ponieważ o tej godzinie żaden przyzwoity serwis nie pracuje, w związku z czym oczywiście nikogo nie było, samochód zostawiłem. Potem wysłałem informację do osoby, która mi ten samochód sprzedawała i koordynowała całą akcję. Wysłałem zdjęcie. Właśnie to. Z informacją, że taki nowy, taki śliczny, a taki zepsuty. I słuchajcie, ja samochodów trochę miałem, serwisów przechodziłem. Od czasu, kiedy trzeba było o wszystko błagać w serwisie, bo to oni rządzili, a nie wy, to wszystko
było normalne. Zgłaszasz, dzwonisz, umawiasz, jedziesz, naprawiasz, odbierasz i tyle. Tu, o dziwo, o godzinie punkt 9, serwis sam do mnie zadzwonił z zapytaniem, co się dzieje. Odebrali kluczyki z uwagi na moją pracę. No nie byłem w stanie im tego dostarczyć, a jakoś zostawianie kluczyków na masce to tak niespecjalnie. W godzinach popołudniowych kontakt, że no samochód nadal nie chce współpracować. Ten błąd, który wyskoczył, informuje, że prawdopodobnie gdzieś coś jest niezetknięte, niepołączone i system ma problem. Problem serwisu był taki, że akurat tego dnia nie było jedynej osoby, która ma uprawnienia do dotykania tej instalacji wysokonapięciowej. Tak to się ładnie nazywa. Pozostała kwestia przenocowania samochodu na serwisie. Oczywiście mój problem jest taki, że ja nie mieszkam na miejscu i muszę te parędziesiąt kilometrów się doczołgać. W związku z czym poszła prośba do działu sprzedaży o jazdę próbną jakimś samochodem. Dlatego pewnie ci bardziej spostrzegawczy już od początku tego filmu widzą, że coś się zmieniło. I póki co dostaliśmy na to popołudnie ponownie Kia SO. Teraz najważniejsza rzecz, bo wiem, że ten film to będzie woda na młyn dla tych, którzy uważają, że elektromobilność to nie, że to nie te czasy, nie ta technologia. Słuchajcie, takie rzeczy jak historia tej, nazwijmy to, awarii, one się zdarzają niezależnie od tego, czy macie elektryka, czy macie spalinówkę, cokolwiek. Te samochody w tej chwili to są komputery na kołach. A doskonale każdy, kto ma do czynienia z komputerem, a każdy ma, wie, że komputery mają lepsze i gorsze dni. One potrafią bez powodu się wywalić, zawiesić, zmulić. I to samo jest w samochodach. No nie, niestety, takie czasy nastały. To już nie są samochody, które będą z wami 30 lat jeździć i nie będzie żadnych problemów. Ja odbieram ten problem z moją kijanką jako jakąś tam chorobę dziecięcą, którą musi przejść. Ja się cieszę, że to się zdarzyło tu, na miejscu, już po długim weekendzie, a nie w trasie. A wtedy byłby jakiś bardziej większy problem logistyczny, żeby to rozwiązać. Tu tego problemu nie ma. Co dalej z kijanką? Tego nie wiem. Jak się dowiem, dam znać. Póki co znowu film wyszedł trochę długi, ale nie będę przepraszał. Jak mam okazję się wygadać, to ja z gruntu rzeczy jestem, należę do tych niegadatliwych, więc docencie, że do was tyle mówię. Czy zmieniłem zdanie o Eniro? Absolutnie. Nadal uważam, że to jest cudowny samochód, fantastyczny. A takie rzeczy, takie zdarzenia, no co zrobić? Życie. Życzę wam miłego wtorku, słonecznego na pewno, ciepłego. Trzymajcie się i do następnego. Pozdrawiam.